Do waszej matury rozszerzonej zostało 19 dni, a dzisiaj mam dla was, no, takie całkiem ciekawe zadanie, niby parametr, niby logarytmy. Zapraszam. A po co mi to matma? No i oczywiście standardowo trzymajcie odpowiedzi do zadań z tamtej pracy domowej. Funkcja h jest określona wzorem h od x równa się logaryt o podstawie x z x do drugiej minus 4 minus logaryt o podstawie dwójki z x minus 5. Wyznacz wszystkie wartości parametru k, dla których równanie h od x minus logaryt o podstawie dwójki z k jest równy 0, ma dwa różne pierwiastki. Słuchajcie, wybrałem to zadanie z takiego powodu, że nie wiem, czy wszyscy z was wiedzą, ale w tym roku funkcja logarytmiczna, jak i funkcja wykładnicza was obowiązuje na maturze rozszerzonej, jak i w sumie podstawowej również. To prawda, za bardzo z tego tematu jakichś zadań bardziej przynajmniej skomplikowanych raczej nie było dotychczas, jeśli chodzi o tą nową formułę, natomiast no kiedyś może być ten pierwszy raz. Więc uznałem, że zrobimy sobie coś takiego właśnie trochę z wykorzystaniem tych logarytmów. A może niekoniecznie będziemy tutaj rysować wykresy, ale no w sumie możecie dać znać w komentarzu, czy byście chcieli, żeby zrobić takie zadanko pod bardziej właśnie analizę wykresów funkcji logarytmicznej funkcji, czy też właśnie wykładniczej. No dobra, ale od początku. Mamy sobie funkcję h od x równą coś takiego, ja ją przepiszę tutaj, bo myślę, że się nam przyda. No to pierwsza rzecz, od której trzeba by sobie zacząć to zadanie, przynajmniej póki co, jeśli chodzi o samą funkcję h od x, to jest dziedzina. No mam nadzieję, że pamiętacie, jest też w karcie wzorów ewentualnie przy logarytmach, że jak jest logaryt o podstawie a z b, to tutaj mamy kilka ewentualnie założeń do zrobienia. Po pierwsze, podstawa logarytmu musi być większa od zera i różna od 1. Po drugie, liczba logarytmowana musi być większa od 0. Są takie warunki, które tutaj trzeba spełniać przy logarytmach. Więc dziedzina i założenia pod tą na tą chwilę na pewno będą takie, że zarówno to coś, co jest tutaj, czyli napiszmy sobie założenia, czyli x kwadrat minus 4 musi być większe od 0. No i teraz jak chcecie to rozwiązać? No można to na przykład po prostu na wzór skróconego mnożenia rozpisać, albo czwórkę na drugą i moduł, no kto jak lubi. Z tego wychodzi x równy 2, z tego wychodzi x równy minus 2, czyli ogólnie mamy parabolę, minus 2, 2, ramiona są do góry, cyk, cyk, ma być większe od zera, czyli tu lub tu, czyli z tego wynika x należący od minus nieskończoności do minus dwójki, suma od dwójki do nieskończoności. Pierwsze założenie. No drugie założenie to, że ta liczba logarytmowana również musi być większa od zera, czyli również x minus 5 musi być większe od zera, czyli x musi być większy od 5. No dobra. No to w sumie zostawmy już w formie nierówności. No i teraz tak, ta funkcja h od x w sumie, to na pewno ją już można by było tutaj zapisać, bo jest w końcu odejmowanie logarytmów o tej samej podstawie. Więc to będzie jeden logaryt o podstawie dwójki z dzielenia, czyli x kwadrat minus 4 przez x minus 5. No dobra, no coś takiego jest na tą chwilę. Dobra, co dalej? No teraz mamy się zająć tym takim dziwnym tutaj wyrażeniem, o które nas proszą, czyli coś takiego z tym parametrem. Dobra, zapiszmy sobie może tutaj. Czyli nasze h od x minus logaryt o podstawie dwójki z k ma być równy 0. No dobra, no to teraz tak. Dodatkowa sprawa, tu znowu jest przecież to k jako liczba logarytmowana. Czyli w sumie jeszcze powinniśmy dorzucić gdzieś tam, tylko to będzie jako parametr, no ale też się może przydać, że k musi być większe od 0. Nie? To na pewno. No to tak ogólnie, podsumowując dziedzinę. Tutaj to dziedzinę możemy o dwóch rzeczach powiedzieć. Czyli tak, dziedzina wynika, że tak, x będzie należał do czego? No to część wspólna, no x ma być większy od piątki, a lub tak i tak, no to część wspólna to będzie ta piątka, czyli x będzie po prostu należał od piątki do nieskończoności w takim razie w tej sytuacji. Natomiast nasz parametr k, no ma być dodatni, czyli ma być od zera do nieskończoności. No dwie rzeczy tutaj lepiej zapisać niż nie. Myślę, że już na tą chwilę można wymazać tą resztę. No i co? Wstawmy za to h od x ten logarytm, czyli tu będzie logaryt o podstawie dwójki z x kwadrat minus 4 przez x minus 5 minus logaryt też o podstawie dwójki z liczby k. I to ma być równe 0. No dobra. Okej, okay, no to teraz tak. No znowu odejmowanie logarytmów, więc znowu dzielenie, czyli to możemy zamienić na logaryt o podstawie dwójki z no x kwadrat minus 4 przez x minus 5, no i jeszcze podzielić przez k, czyli pomnożę przez odwrotność 1 przez k. To już w nawias i to ma być równe 0. No to dobra, no to w takim razie teraz pytanie, jak to rozwiązać? No kiedy logarytm jest równy 0? Logarytm jest z czegoś tam równy 0. Kiedy ta liczba logarytmowana będzie równa? No bo a do potęgi zerowej daje 1. Czyli wychodzi na to, że to równanie jest równoważne z tym, że to, co jest tu pod logarytmem, czyli x kwadrat minus 4 przez x minus 5 razy 1 przez k, musi być równe 1. Takie równanie tu dostaliśmy.
No dobra, słuchajcie. Ja bym to zapisał tak, bo tu się chyba zapowiada równanie kwadratowe z parametrem. Tak to by się zapowiadało, więc może sobie wyobraźmy, że to jest troszkę inaczej. Ja już to troszkę, że to jest troszkę inaczej, że to jest x, że to jest x kwadrat minus 4 przez i tu jest jakby k razy x minus 5k równa 7. Wymnożyłem, nie? I pomnożmy to przez ten mianownik. Możemy pomnożyć przez mianownik? No to jest różne od zera, wiadomo. No i k też jest różne od zera, wiadomo, nie ma już problemu. I razy kx minus 5k. Dobra. No dobra, no to dostaniemy tak. X do kwadratu minus 4 równa się kx minus 5k. No to na drugą stronę to będzie x kwadrat minus kx dodać 5k minus 4 równa się 0. No dobra, słuchajcie, równanie kwadratowe z parametrem. I to równanie ma mieć dwa różne pierwiastki, tak naprawdę, no tylko, że te pierwiastki muszą spełniać wszystko to, co zrobiliśmy sobie już wcześniej. Czyli nie dość, że one mają być dwa, to jeszcze dodatkowo, no, x musi być większy, czyli każdy x musi być większy od piątki. O, kurde, czy widzieliście może jakieś moje tam przykładowe błędy, jeśli chodzi o maturę rozszerzoną? Tam pokazywałem patent, jak x mają być większe od jakiejś liczby za pomocą wzoru Wieta, natomiast tu pokażę wam trochę inną metodę, jak już widać, jaka to jest funkcja. Dobra, bo można trochę szybciej to zrobić. No dobra, czyli tak, w ogóle, czy tu jakieś współczynniki są problematyczne? No raczej nie, bo tu a jest równe 1, b jest równe minus k, c jest równe 5k minus 4. No to tak, jakie warunki musimy spełnić, żeby były dwa rozwiązania? Czyli tak, po pierwsze, pierwszy warunek, czyli to, że są dwa x-y, które są od siebie różne, no to będzie to, że delta z tego musi być dodatnia. Dobra? Ale nie wiem, czy nie zajmiemy się tym na koniec, wam powiem. Zobaczymy. Dobra, to jest pierwszy warunek. Drugi warunek to jest w sumie to, że zarówno x1, jak i x2 no muszą należeć do dziedziny, czyli w takim razie z tego wynika, że zarówno x1, jak i x2 no należy od piątki do nieskończoności, czyli w gruncie rzeczy jest większe niż 5. Okej? Okay? No i teraz jak tym warunkiem się można zająć? No można by było tu na wzory Wieta, czyli piątkę na lewo, x1 minus 5, x2 minus 5 i tak dalej. Natomiast ponieważ my tu widzimy, że a jest dodatnie, jest większe od zera, to spróbujmy sobie wyobrazić, jak ta parabola by musiała wyglądać. No, bo ma mieć dwa miejsca zerowe, tu jest gdzieś ta nasza magiczna piątka. I pobawimy się w złe i dobre parabole, ok? Czyli my chcemy, żeby nasza dobra parabola wyglądała tak, żeby oba miejsca zerowe były większe od 5. Czyli tak byśmy chcieli, żeby to wyglądało, nie? O, i zastanówmy się nad kilkoma złymi parabolami. Zła parabola numer 1 to by była taka, że oba miejsca zerowe są tutaj, można powiedzieć, na lewo, czyli są mniejsze od piątki. Inna zła parabola to by była taka, że na przykład jedno miejsce zerowe jest mniejsze od piątki, ale drugie już będzie ok. To będzie druga zła parabola. I teraz trzeba takie warunki tu zapisać, żeby się pozbyć wszystkich złych paraboli. No i teraz tak, najpierw się zajmiemy czerwoną parabolą, czyli że ona będzie miała oba miejsca zerowe na lewo od piątki, czyli mniejsze od pięciu. Zauważcie, co na pewno wyróżnia naszą zieloną i czerwoną parabolę. No nasza zielona parabola, widać, że P, czyli pierwszą współrzędną wierzchołka, ma na pewno na prawo od piątki, a nasza czerwona będzie miała na lewo od piątki, nie? I na pewno, żeby się pozbyć tej czerwonej paraboli, to musimy napisać, że nasze P, czyli że nasze P musi być większe niż 5. Tak? Pierwsza współrzędna wierzchołka. To na pewno. Ale to nie wszystko, bo zauważcie, że ta fioletowa parabola, no to ona to P też takiej będzie miała, może mieć większe od 5. No niekoniecznie, bo jeszcze taka by mogła być parabola, no to takiej się pozbędziemy. No ale to już załóżmy, zostawmy, pozbyliśmy się tego właśnie tym P. Może być taka sytuacja. I teraz pytanie, czym się różnią te dwie parabole? Ta zielona i ta fioletowa zła. I tu patent zawsze jest na tą liczbę na osi x. Zauważcie, jakbym się zastanowił nad wartościami tych funkcji dla piątki. A naszej zielonej paraboli wartość funkcji tutaj, czyli f od piątki, no może nie f, bo tam chyba f było używane, nie, nie było. F od x, f od piątki dla zielonej paraboli jest większe od zera, no bo jest nad osią. Natomiast dla naszej fioletowej paraboli f od piątki jest, no, mniejsze niż zero, bo jest poniżej ten punkt. I to wystarczy. Czyli jeżeli dorzucimy teraz jeszcze warunek, że f od piątki ma być u nas dodatni, tak, żebym się na pewno tutaj nie machnął, tak, większy,
to jest więcej, to te dwa warunki załatwią nam sprawę na numer 2, ok? No można by ze wzorów Wieta też i wzory Wieta są spoko, natomiast wydaje mi się, że ten sposób jest szybszy, mniej roboty trochę. No dobra, no to to są chyba wszystkie warunki, teraz trzeba je policzyć, czyli adnotacja do jedynki w takim razie, delta. Liczymy sobie deltę b kwadrat minus k do kwadratu, to będzie po prostu k kwadrat minus 4 razy 1. Spróbujemy odważnie. Minus 4 razy 5k to będzie minus 20k i minus 4 razy minus 4 będzie plus 16. Dobra. I my chcemy, żeby to było większe od zera. I no dobra, to może byśmy spróbowali tutaj coś się wstrzelić, czy niekoniecznie? Bo oba na plusie rozwiązania tu muszą wyjść w takim razie, tak? 16 mnożenie 8 i 2 to nie. 4 i 4 też nie. No i co tam jeszcze zostaje? 16 i 1 też średnio. No dobra, to chyba delta, bo za dużo czasu bym zmarnował, także lecimy z deltą, ale deltą z delty, czyli delta k. B kwadrat 400, no pewnie jakieś ułamki wejdą, chyba że coś nie odgadłem, sprawdzimy. Minus 4 razy 16, no to będzie 300. 336, no to z tego pierwiastka chyba nie ma niestety, także dlatego odgadywanie średnio, bo to mogą być niewymierne. Pierwiastek z delty k to będzie na 4 na pewno. Na 4 spróbujmy szybko, to jest 84, czyli to już są dwa pierwiastki z 84. To też się jeszcze da na 4, okej, czyli to będą 4 pierwiastki z 21. No dobra, czyli są niewymierne, dlatego się nie dało strzelić niestety. No to nasze k1 to będzie minus b, czyli 20 minus pierwiastek z delty, czyli minus 4 pierwiastki z 21 przez 2a, czyli przez 2. Tu się skróci, będzie 10 minus 2 pierwiastki z 21, a w takim razie analogicznie a2 to będzie 10 plus 2 pierwiastki z 21. Parabola. No tu jest to nasze 10 minus 2 pierwiastki z 21, a tu jest nasze 10 plus 2 pierwiastki z 21. No to jest dwójka oczywiście. Ramiona do góry tej naszej delty, ja ją może tutaj zaznaczę, że my rysujemy tą deltę, tak? To jest nasza delta i delta ma być większa od zera, czyli delta większa od zera będzie tu i tu. Czyli z tego warunku wynika, że k będzie należeć od minus nieskończoności do 10 minus 2 pierwiastki z 21, suma od 10 plus 2 pierwiastki z 21 do nieskończoności. Dobrze, mamy adnotację numer 1, warunek numer 1 załatwiony. Teraz się bierzemy za to, czyli adnotacja numer 2. No dobra, no to tak, P to jest w takim razie minus B przez 2A, czyli minus B, zgubiłem współczynniki tutaj, stąd bierzemy oczywiście, czyli to będzie K przez 2A, czyli przez 2, ok, i to ma być większe niż 5. No dobra, czyli razy 2, czyli k z tego wychodzi większe niż 10, cyk. I druga nierówność, czyli ta jest już rozwiązana, f od 5. F od 5, nie podpisałem czym jest dla mnie f. Dla mnie f to jest oczywiście to wyrażenie, to jest moje f od x. Czyli f od piątki, no trzeba tu piątkę wstawić. 5 do kwadratu 25 minus 5k plus, aha, plus 5k. Aha, minus 4. No dobra, to w ogóle słuchajcie, k się redukuje, nie ma k, czyli to wychodzi 21 i to miało być większe od zera. No to będzie zawsze, czyli z tego wynika k należący do, no do dziedziny nazwijmy, nie do rzeczywistych, bo tam coś się działo wcześniej, nie? Czyli ogólnie można powiedzieć, że jeśli chodzi o warunek numer 2, no to k po prostu ma należeć od dziesiątki do nieskończoności, jako część wspólna. No dobra, no i teraz trzeba połączyć 1, 2. Trzeba połączyć 1 i 2. I potem jeszcze coś tam sprawdzić, bo coś tam jeszcze było, nie? Jeszcze coś tam było. To w sumie może zrobimy to tak. Bo tu gdzieś na samym początku wyszło, że to jest dziedzina, załóżmy k, że to jest od 0 do nieskończoności, to niech będzie dziedzina x. No to dobra, dorzucimy też tą dziedzinę na k od 0 do nieskończoności, wszystko na jednej osi zrobimy. Czyli tam było 0, tu mamy te, aha, czy to jest na plusie, czy to jest na minusie? To dobre pytanie. Pierwiastek z 21 to będzie, no, 4 z kawałkiem, ale z jakim kawałkiem? Ha, no dobra, pierwiastek, no to chyba trzeba to w przybliżeniu podać. 4,58 razy 2, to jest 9,16. 9,16. Około 9,17. To wyrażenie to jest około 9,17. O dobra, czyli my tu jesteśmy na plusie. W takim razie 10 minus 100 to jest na plusie. Czyli tu jest gdzieś 10 minus 2 pierwiastki z 21. Tu gdzieś będzie dyszka, a tu gdzieś będzie 10 plus 2 pierwiastki z 21. No i teraz tak. Dziedzina to będzie od 0 do nieskończoności. O, to będzie od 0 do nieskończoności, czyli tutaj.
To już, żebym nie zapomniał, tak? Ja może gdzieś tu przepiszę. Dziedzina, tam wyszła. K należące od zera do nieskończoności. A, wyszła nieskończoność. O. Z drugiej strony K to było od minus nieskończoności dotąd i odtąd do nieskończoności. No dobra. I jeszcze na koniec K ma być od dyszki do nieskończoności. Cyk. No to tak ogólnie, jakby tu trzeba było zrobić odpowiedź końcową jako tako, to mi wychodzi, że nasz współczynnik K, nasz parametr, no to część wspólna to jest tutaj wszystko, czyli od 10 plus 2 pierwiastki z 21 aż do nieskończoności. Koniec zadania, dajcie znać w komentarzu, czy fajne, bo wydaje mi się, że takie mniej typowe, a przy okazji zrobiliśmy sobie to z tymi pierwiastkami tam większymi od liczby, trochę inaczej, ze złych i dobrych paraboli. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi temat? A tu trzymajcie też jakieś ciekawe zadanko.